fakt, który mnie ujmuje osobiście. Tak mnie ujmuje, że aż nad tym napisałem o tym ostatnio. To jest 38 psalm. Nie ma na ciele moim miejsca, które by nie było uszkodzone przez gniew Twój. Nie ma nic zdrowego w kościach moich z powodu grzechu mojego. Winy moje bowiem wyrosły ponad głowę moją, co jak wielki ciężar, zbyt ciężki dla mnie. Rany moje cuchną i ropieją z powodu głupoty mojej. Jestem zgięty i pochylony bardzo. Cały dzień chodzę w żałobie, ogień pali lędźwia moje i nie ma zdrowego miejsca na ciele moim. Jestem osłabiony i bardzo przygnębiony. Krzyczę, bo wzburzone jest serce moje. Serce moje bije gwałtownie. Opuszcza mnie siła moja, a nawet światło oczu moich zanika. Wiecie, kiedy nie rozumiałem należycie Boga, czytając te wersety, myślałem o tym Dawidzie, który się tam skarżył Bogu, jak mu jest w życiu ciężko. Ale potem, kiedy Duch Święty zaczął mi pokazywać coraz bardziej, zacząłem oglądać coraz bardziej głębie krzyża, zrozumiałem, że ten psalm nie dotyczy Dawida, tylko dotyczy Chrystusa. Że to nie jest o Dawidzie. Tylko, że to jest proroctwo mówiące o tym, co Chrystus setki lat później miał doświadczać na krzyżu Golgoty. Wiecie, Jezus został zmiażdżony na krzyżu Golgoty. Wiecie, te wersety pokazują, że w Nim nie było niczego zdrowego. Jezus został zniszczony zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej. On został zrównany z ziemią. Zrównany z ziemią. Rozchorował się każdą chorobą. Jego psychika została złamana. On miał złamaną psychikę. On nie był w stanie w ogóle konstruktywnie myśleć. Wiecie, ja zrozumiałem, że ten psalm pokazuje, zobaczcie, nie ma na ciele moim miejsca, które by nie było uszkodzone. I to jest to, co się z nim stało. Powiedział, nie ma na ciele moim miejsca, które nie zostałoby uszkodzone. Opuszcza mnie siła moja. Światło oczu moich zanika. Wiecie, on fizycznie tam zaczął ślepnąć, głuchnąć. On zaczął tam mieć różnego rodzaju wylewy, zawał. Jego psychika zaczęła być niszczona przez depresję, przez poniżenie. Wiecie, to jest obraz Chrystusa. To jest Chrystus. To jest Chrystus. Wiecie, dlaczego dzisiaj możemy sobie odważnie poczynać? Wiecie, dlaczego dzisiaj diabeł nie jest nam straszny? Wiecie, dlaczego dzisiaj jesteśmy w stanie zwyciężyć każdy problem w naszym życiu? Bo Jezus Chrystus dał się zdruzgotać, dał się zniszczyć, a Dawid o tym prorokował. Setki lat przed tym, zanim to się stało na krzyżu. Setki lat. Wiecie, wiedząc te rzeczy, stoimy w tak potężnym i silnym miejscu w życiu, że jesteśmy w stanie przezwyciężyć każdy problem. Jeśli zakłuje cię serce, to możesz wziąć ten psalm i powiedzieć: Jezu, twoje serce zostało uszkodzone. A więc moje serce może bić prawidłowo. Bo już twoje serce zostało uszkodzone. Jeżeli słabnie ci wzrok, możesz powiedzieć: Jezu, twoje oczy zostały przyćmione, abym ja mógł widzieć. Wiesz, cokolwiek zdarzy się w twoim życiu, możesz powiedzieć: Jezu, to już się przydarzyło tobie. To ty byłeś struzgotany i zniszczony. Czasami jak ktoś do mnie mówi, że mu ciężko, to ja często odpowiadam, mówię: Jezusowi było ciężko. Nie pieprz mi takich bzdur.
bo ja znam życie od podszewki. Jemu było ciężko. Ten psalm pokazuje, jak silna to była rzecz, jaki dramat przeszedł Jezus, abyśmy my dzisiaj mogli żyć w zwycięstwie. Czy wy wiecie, że brak życia w zwycięstwie to jest w pewnym sensie globalne niedowiarstwo w stosunku do Słowa? To jest w pewnym sensie niedowierzanie temu Słowu. Dzisiaj tak łatwo powiedzieć, mam problem. Mam problem. Jak to łatwo wychodzi ludziom z ust. Ale dla mnie, kiedy wierzący człowiek staje i mówi, mam problem, to za tym idzie dalsza część zdania. Ponieważ nie wierzę Ci, Boże, co się stało z Jezusem na krzyżu. I my musimy zrozumieć, że oto jest objawione słowo dzisiaj. Że Jezus został zniszczony, abyś Ty mógł być szczęśliwy i aby Twoje życie na ziemi mogło żyć, być w pełni obfite. Zrozum to. To jest to. Taką podstawę mamy. To jest podstawa. Krzyż jest podstawą naszego życia. Nie musimy niczego się obawiać. Każdy problem, który pojawia się w życiu, jest problemem do przejścia, bo mamy podstawę. Mamy się z czego wybić. Mamy z czego skoczyć. Nigdy nie wpadniemy do takiego miejsca, żeby nas ciągnęło i ciągnęło i ciągnęło na dół. Mamy miejsce, skąd się odbić. Możemy stanąć w jakimkolwiek miejscu życia. Jesteśmy i powiedzieć, Jezus, Tobie już się to przydarzyło, a więc mi nie musi się przydarzać. Skoro Ty, Jezus, już to miałeś, to ja mieć tego nie muszę. Skoro Ty zostałeś zniszczony psychicznie i fizycznie, to ja nie muszę tak mieć. To ja mogę dzisiaj mieć odwrotnie. Stąd jest moja siła życiowa. Takie są moje przechadzki z Bogiem. Wierzę w te stare psalmy. Bo to jest proroctwo mówiące o tym, co Jezus Chrystus nam dał. Jesteś absolutnym zwycięzcą i tak naprawdę nie ma w Twoim życiu żadnego zakręciku. Zakręciki sobie tylko możesz wymyślić. Tylko możesz wymyślić. Jesteś jak zwycięski bokser, który wchodzi na ring i musi wygrać. Ty tam musisz wygrać. Ty możesz spojrzeć na swojego przeciwnika i powiedzieć, to nie jest istotne, co widzę, ponieważ wygrana jest po mojej stronie. Kiedy będziesz się wielbił Boga, wyjdź z miejsca myślenia innego niż ten psalm mówi. Wyjdź z miejsca myślenia, że coś mi się przydarza, jakże mi trudno. Wyjdź z tego miejsca. Wyjdź z tego miejsca. Wiecie, uważam, że kobiety mają o wiele lepszą intuicję niż mężczyźni. Takie jest moje zdanie. Moja żona prowadzi samochód i ona do mnie mówi tak, jedziemy gdzieś w trasie i ona mówi, coś mi tu puka. A ja mówię tak, nic mi w samochodzie nie puka. I ostatnio sobie rozmawialiśmy o tym. I ona mówi, ja wiem, dlaczego ty tak mówisz. Bo ja jestem bardzo skrupulatny. Ja jestem planista i nie jestem debilem. Ja wszystko mam poukładane w życiu. Łącznie ze sprawami na przykład samochodu. Ale kiedy jesteśmy w trasie, to w tej trasie nam nic nie puka. My w tej trasie możemy przyjechać bez sprzęgła, bez silnika i bez kół. Rozumiecie? A wiecie, kiedy zacznie sobie, może sobie pukać? Kiedy wjadę na warsztat. Wtedy puknięcie ma prawo. Do tej pory nie ma prawa! Rozumiecie? Chcę, żebyście zrozumieli to. Posiadamy władzę i musimy z niej korzystać. Władaj dzisiaj, kiedy będziesz się modlił. Stań w miejscu zwycięstwa z uwagi na Chrystusa. Nie wytężaj się i nie napinaj.
Bądź luźny jak bokser. Nie spinaj się. Powiedz: Jezus, ja dlatego zwyciężam, bo na Ciebie spadły niemoce, bo na Ciebie spadły patologie, bo Ty się rozwaliłeś na krzyżu na kawałki, abym ja był scalony mocą nieba. Tak dziś mu powiedz i powiedz: ja w to wierzę i nic mnie nie wyrwie z tej wiary. Jak będziesz go uwielbiał, stań właśnie w tym miejscu. Stań na Chrystusie. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie. Dziękujemy Tobie za to, co w Chrystusie Jezusie otrzymaliśmy. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że teraz pobłogosławiłeś obecnością Twojego Syna tu na ziemi. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie za to. Ojcze, my czcimy Ciebie. Ojcze, my podporządkowujemy się tym prawdom z krzyża. Temu, że Jezus Chrystus został poniewierany przez Twój sprawiedliwy gniew. Ojcze mój, a Ty sprawiłeś, że diabeł nie został zatrzymany. To był pierwszy i ostatni raz. Pierwszy i ostatni raz. Twój sprawiedliwy gniew.
Zwycięstwo Twoje, pomoc nasza na Syjonie. Świętujemy dziś zwycięstwo. Thank you.
więcej, więcej mocy z nieba. Yeah.
Święty Duch będzie chciał się odcisnąć w Twojej duszy. On musi się stać autentycznie Panem Twojej duszy. Jeśli chcesz, aby Twoja wiara była żywa, jeśli chcesz swoją wiarą zadziwiać świat, to Jezus musi się stać autentycznie Panem Twojej duszy. Nie tylko Panem Twojego ducha. Diabeł się z tego śmieje. Jezus Chrystus musi się stać autentycznie Panem Twojej duszy. Kiedyś pewien człowiek pomodlił się o mnie i Artura, położył na nas ręce i zapytał się, czy chcecie. Wiedzieliśmy, że to jest nasze ostatnie spotkanie. Powiedzieliśmy, chcemy. Położył na nas ręce i pomodlił się. Ojcze, ja modlę się, aby oni zadziwili świat swoją wiarą. I w tym momencie przestałam polegać na drugim człowieku. Zrozumiałam, że źródłem wiary w moim życiu musi być Jezus Chrystus. Wszystko inne to choroba religijna. Każde inne źródło to choroba religijna. Chrześcijaństwo jest pełne braku konsekwencji, pełne głupoty, ciesiaństwa, ale z nami tak być nie musi. Jeśli dzisiaj postanowisz w swoim sercu, że Jezus autentycznie będzie Panem Twojej duszy, to gwarantuję Ci, jako córka Boga żywego, jako ta, która była odrzucona, a doświadczyła przebaczenia i zaakceptowania, gwarantuję Ci, że masz sukces. Będziesz zadziwiał ludzi swoją wiarą. Ale jeśli to, co mówię, nie jest udziałem Twojej wiary, jeśli nie wierzysz w to, to nie módl się i nie sprowadzaj na siebie niepotrzebnej pracy. My uwielbiamy Ciebie, Duchu Święty, uwielbiamy Ciebie, Duchu Prawdy, Duchu Mocy, Duchu Prawdy. Ty, który przychodzisz, Ty, który chcesz potrząsać tym, co jeszcze jest do potrząśnięcia. Potrząsaj teraz w nas, Duchu Święty, potrząsaj wszystkim, co jeszcze jest do potrząśnięcia. Gdziekolwiek są jakiekolwiek mrzonki, gdziekolwiek jest jakakolwiek głupota, która przeczy Twojemu istnieniu. Pokazuj to teraz, Duchu Święty. Głęboko dotykaj serc ludzi. Duchu Święty, Duchu Święty, my czcimy Twoją obecność. My czcimy Ciebie. My dziękujemy Ci, że jesteś głosem w nas. Dziękujemy Ci, że zamieszkujesz nas. Moje oczy widziały Pana. Szekulurubas Santurubas Sakata Karamasile. Szekulurubas Santurubas Sekarenamas. Wywyższamy Cię, uwielbiamy Cię. Niech wszystko, co się dzisiaj będzie działo, będzie na Twoją chwałę. Odbierz sobie chwałę, Jahwe, z każdego słowa, z każdej decyzji. Niech wszystko będzie na Twoją chwałę. Niech wszystko przynosi Ci cześć.
Yeah.
Yeah.
Thank you.
walczyć z Tobą. Krew Jezusa wstąpi do mnie. Przejaw Święty Duchu.
proroczysz, który jesteś świadkiem Jezusa. Wypełniaj teraz ludzi. Niech oglądają rzeczy, których jeszcze nie było. Niech wiedzą rzeczy, o których nikt wiedzieć nie może. Pokażę, że to dla nas jest wykrywane, że to jest wykrywane, że to jest wykrywane.
każdego lidera tutaj we wspólnocie. Ojcze, ja modlę się, byli dzisiaj jeszcze bardziej otworzeni, Ojcze. Duchu Święty, ja chcę, żeby doświadczali dzisiaj, Ojcze, wsparcia, umocnienia. Niech to, co było uwahające się, będzie w tej chwili mocno, mocno przykręcone, mocno ugruntowane. Ojcze, Ty, od którego wszelkie ojcostwo bierze swoje imię, ja chcę teraz, żebyś wypełniał swoją obecnością każdego lidera tutaj w Kościele. Ojcze, ja przychodzę Ci ludzi w służbach, którzy podjęli decyzję, że będą służyli Tobie bez względu na jakąkolwiek trudność czy kłopot. Modlę się, Ojcze. Modlę się teraz o umocnienie. Modlę się teraz o wyrównanie drogi. Modlę się o to, aby ludzie przewrócili. Trzymaj się od nich z daleka. Modlę się teraz, by zasobność finansowa była tak duża w ich życiu, aby choćby w odrobinie oczu mogli doświadczyć tego, co dla nich masz w niebie. Modlę się o to. Modlę się o manifestację Twoich darów przez nich. Otwarcie drzwi, które są zamknięte. Modlę się o asystę Twoich aniołów teraz, Ojcze. Przydawaj im mądrości i rozum, umiejętności, rozsądku. Niech Twoja moc manifestuje się przez nich dwa razy bardziej niż do tej pory, Ojcze. Modlę się o każdego człowieka w służbie. Uwielbiam Cię za to, Duchu Święty. Niech idą głębiej i dalej. Głębiej i dalej, Ojcze. Thank you.
Nie musisz niczego udowadniać drugiemu człowiekowi. Nie musisz niczego sobie udowadniać. On widzi twoją wiarę. Że to
Pokazałeś mi dom, pokazałeś mi niebo, że to mój dom. Wymienię święty chłopcy, Jezus zaufałam Ci. Wróć, że to mój dom.
Niech to wróć. Po co było na początku? Ta pasja, ta siła. Jezus, Ojcze, ja modlę się teraz w imieniu Jezusa. Niech to wraca. Niech ten pierwszy ogień wraca. Niech ta miłość pierwsza wraca. Niech siły, które gdzieś zniknęły, wracają teraz przez imię Jezus. Ja związuję każdy język, który występował przeciwko niej w sądzie. Ja potępiam każdą przeciwność w imieniu Jezusa. Ja mówię, wracaj. Mako to zekesha pade, rafaketa zi, Elohimu marasaneshi. Wstawiałaś się, modliłaś się. Może spodobały ci się różne rzeczy ze świata. I pomyślałaś, że nie warto tak bardzo przeć na Boga. Bo te rzeczy już nie wrócą. Ale nieodwracalne są powołania i dary Boże. Ojcze, ja wyprowadzam ją z miejsca. Wyprowadzam ją z tego miejsca stagnacji. W imieniu Jezusa. Ja wzbudzam, Ojcze, to, co zostało zniszczone przez diabła, wierzysz. Przeklinam wszelki kompromis, wszelkie kłamstwo w imieniu Jezusa. Nakładam krew Jezusa. Krew Jezusa. Chorobą się skorszyłaś. Chorobą się też skorszyłaś. Pytałaś, jak to jest możliwe, że to mi się przydarzyło. Haka pasere, lemo, lopo, dasare, la, la, resere, sere, sere, la, hoko, pasere. Mare, la, tyle, rodzina. Ja przeklinam te zgorszenia. W imieniu Jezusa. Święty Duchu wiary, który jesteś w niej. Przenikaj teraz jej umysł, emocje i decyzje. Tym, którym przydajesz siłę. Tym, którym zabrałeś. Wypełniaj ją teraz. W imieniu Jezusa. Szyta cię Pierwsza miłość. Kto potrzebuje takiej modlitwy? Glory, praise, kiedy jesteś z waszych serca, Ojcze. Widzisz się. Ja wyprowadzam każdego z tych ludzi. Z miejsca stagnacji. W imieniu Jezusa. Wyprowadzam ich, Ojcze. W imieniu Jezusa. Wyprowadzam ich. Ja wyprowadzam tych ludzi. Chodźcie do mnie tutaj. Wyprowadzam tych ludzi. Wyprowadzam ich, Ojcze, w imieniu Jezusa. Zaufałem Ci. Pierwsza miłość. Podałeś mi dłoń. Siły fizyczne. W imieniu Jezusa. Pokazałeś mi. Ja przeklinam wszelkie działanie religii, które wykonało te głębokie zranienia. W imieniu Jezusa. Ustanawiasz proroczo, że każda blizna zadana przez religię, ona będzie jak mapa życia! Mapa życia! Pokota, zapata, serenare. Krok do przodu. Pokazałeś mi to. Chociaż wyprowadzam z tego miejsca. Będą robić krok do przodu. W imieniu Jezusa. Pierwsza pasja, pierwsza siła, pierwsza determinacja, pierwsza miłość w imieniu Jezusa. Ja usuwam końce tego świata. Ja usuwam końce.
Dałeś mi dłoń. Kolce codzienności. Kolce codziennej piekaniny. W imieniu Jezusa. Ja to usuwam. W imieniu Jezusa. A kulturą lądu stare na rady na Dira Praise. Wypełnij na siłę. Ja rozbijam wszelką skorupę. Wszelką skorupę codziennej krzątaniny. W imieniu Jezusa. Szakiny rytm w kolach. Pierwsza miłość. Siła. Pokazałeś mi to. Pierwsza radość. Pierwsza ekscytacja. Wszelkimi duchami zmowy, które powstają przeciwko Twojemu życiu. Ja w imię Jezusa rozbijam to przez moc imienia Jezus. Rozbrajamy wszystko to, co się w tej chwili gromadzi przeciwko Tobie, to, co się zmawia przeciwko Tobie. My mocą autorytetu Kościoła rozbijamy to w imię Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Wyprowadza mi choć gdzieś z miejsca stagnacji. Ja wyprowadzam ich. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ja przeklinam demoniczne siły lęków. Wszelkie kraklabry demoniczne. Fal! W imieniu Jezusa! Nie dotykajcie sługi Bożego. W imieniu Jezusa! Ja rozluźniam w tej chwili wszystkie klamry. Wymuję ręce i nogi. W imieniu Jezusa! Wyjdź! Śmiertelny duchu lęku! Przeklinam Cię teraz! Wprowadzam Cię do klamki, Cię zamykam! I nie pozwalam Ci w tej chwili! Nie pozwalam Ci nawet mówić! Nie dotykaj sługi Bożego! Nie dotykaj sługi Bożego! W imieniu Jezusa, baka to rosą na rady, tyle prejsy, kiedy raz. Szakiny będę tyle prejsy, kiedy raz. Poparasy, kiedy lapata, saba, rabata, saba, lere, ne, koto, soko, do, na, rabaty, sere, la, dali, prajsy, kiedy lere, dere, syne, do.
Твоя мощь и недоволенность. Нех Твоя мощь и недоволенность усугубит. Сильне, сильне намащення пророче. Сильне намащення пророче. Przebijające się w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Wyprowadzamy ją z tego miejsca stagnacji. Mówimy wolność, rozwój, siła w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Wasze dele praise, kiedy będzie praise. Hello, Seigneur, praise. Wyprowadzamy miejsca stagnacji. Wyprowadzamy z miejsca stagnacji. Wyprowadzamy z miejsca stagnacji. Odważnie. Odważnie do przodu. My mówimy pierwsza miłość. My w autorytecie Kościoła ustanawiamy. Pierwsza miłość. Pierwsza radość. Pierwsza siła. Pierwsza determinacja. My usuwamy wszelkie przeszkody. Wszelkie przeszkody. Wszelkie przeszkody, wszelkie przeszkody. Glory na dekie na redery de si na redery czyste. Glory numer si na Ja usuwam w tej chwili zależność. Ja usuwam zależność. Ja wyciągam w tej chwili w imieniu Jezusa tą fałszywą zależność w imieniu Jezusa. Ja to wyciągam w imieniu Jezusa. Tak jak było na początku. Niezależnie. W imieniu Jezusa. Ja przeklinam każde fałszywe przymierze. Nawet nieświadomie zawarte. W imieniu Jezusa. Ja wyprowadzam ją z miejsca stagnacji. Wprowadzam ją z miejsca stagnacji. Pokazałeś mi to. Pokazałeś mi niebo. Że to odwaga, taka jak na początku. W imieniu Jezusa. Ojcze, tak jak było na początku. Ojcze, bez żadnego zaszanowania, Ojcze. Mówił o Tobie, Ojcze, w imieniu Jezusa. Ja przywracam to teraz. Ja przywracam to teraz. Ja przywracam to teraz. W imieniu Jezusa. Wypadł duchu zgorszenia. Usuwaj się teraz. Myślałeś, że go zaskoczysz. Wziąłeś go w ryzy na 2,5 roku. Teraz w imieniu Jezusa rozkazuję Ci, usuń się. Ja uwalniam Jego nogi. Ja uwalniam Jego nogi. Ojcze, niech chodzi tak jak na początku szedł. Gdzie w odwadze mówił o Tobie i nie bał się konsekwencji. Ojcze, ja przywracam pierwszą miłość. My na mocy urzędu, który nam dał, uwalniamy teraz, Ojcze. Dałeś mi dłoń. Te namaszczenie. Pokazałeś mi dłoń. Publicznego szerzenia Twojego słowa. Pokazałeś mi nie dłoń. Z lęku i strachu, przed stratą. Przed stratą twarzy, przed stratą pieniędzy. Człowiek cię chciał zatrzymać, kobieta.
chciała cię zatrzymać. Maka da sery, dere, 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 dere,
że niczego nie straciłem, Ojcze. Że mimo diabelskich prób, ataków, my stoimy w miejscu wiary, Ojcze. I nie tylko wytrzymujemy, ale panujemy i to z dnia na dzień coraz bardziej. Kochamy Cię za to, Święty Duchu. Przyjmujemy od Ciebie dzisiaj wszystko. I niczego nie zmarnujemy. Bo zależy nam na Tobie. Po prostu nam zależy. Zależy nam na Tobie. Zależy nam na Tobie, Święty. Halleluja. Dziękujemy Ci za to, co będzie dzisiaj dalej, Ojcze. Jesteśmy gotowi, Duchu Święty. Halleluja. Uwielbiajcie to. Rozstawiajmy już krzesełka. Dzień naszego życia tutaj wykorzystamy jak najlepiej.